No witajcie. W filmiku postaram się ogarnąć kilka takich częstych problemów ze spółeczką WC. Żeby zobaczyć, co się dzieje, muszę ściągnąć tę pokrywę spółeczki. Najczęściej wystarczy wykręcić te przyciski. Czasami jeszcze jest jakaś tam śrubka pod jednym z przycisków. Czy przycisk jest podwójny? Czy też pojedynczy z funkcją start-stop. Zasada jest podobna. Odkręcamy, wyciągamy to. Następnie ściągnę sobie ostrożnie tę pokrywę. No i teraz będę mógł szybciej ustalić, co się zepsuło. Tym osadem na ściankach w środku nie przejmuję się za bardzo, bo ten osad i tak się zrobi prędzej czy później. W środku mamy dwa zawory. Ten po prawej dokręcony do ścianki spłuczki to jest zawór napełniający. I ten po środku to jest zawór spustowy. I teraz weźmy na początek zawór napełniający. Jakie mogą być z nim problemy? Bo zawór sterowany jest przez ten pływak, który za pomocą tego cięgna, które jest również regulacją, otwiera lub zamyka zaworek doprowadzający wodę. Tutaj teraz widać, jak on pracuje. Jak lustro wody opada, pływak również wtedy powinno napełniać wodą. Natomiast jak podniosę, powinno zamykać dopływ wody. Do tej regulacji jeszcze wrócę. Teraz tak, może jakie problemy mogą wystąpić z tym zaworem? Po spuszczeniu wody zawór nie napełnia. Sprawdzam wtedy, czy pływak się nie zawiesił, bo czasami to się zdarza. Jeżeli to się zdarzy jednorazowo, no to ok. Natomiast jeżeli częściej, to być może albo jest jakieś zanieczyszczenie na tej rurce prowadzącej, albo uszkodzenie mechaniczne, wtedy trzeba będzie wymienić cały zawór. Następnie, jeżeli ruszam pływakiem, a woda dalej nie leci, wtedy sprawdzam przewód doprowadzający wodę. Czasami jest tak, że w końcówkach tych przewodów są takie dodatkowe sitka. Taki filterek. I możliwe, że on się po prostu całkowicie zabije i nie przepuszcza wody. Jeżeli nie mamy tego sitka w przewodzie, w końcówce nic nie ma, odkręcam wtedy cały zawór. Jedna nakrętka stworzyła. Wyciągam sobie cały zaworek. Oczywiście, zanim to zrobiłem, zakręciłem zawór doprowadzający wodę. I teraz mogę dokładniej przyjrzeć się temu zaworowi. Tu jest taka duża nakrętka. Odkręcę ją, rozbiorę to i po prostu wyczyszczę. Żeby to rozebrać, muszę ściągnąć tę śrubę regulacyjną. Naciskam, aż wyskoczy. Następnie odkręcę sobie tę dużą nakrętkę. Jak ciężko, to można przez jakąś ściereczkę. Wyciągając środek, pamiętam, jak to było włożone. Tam jest zresztą takie wycięcie. I tu widzimy o taką gumkę, która dociska ten mały zaworek na środku. Tam jest taki mały otworek. W środku jest membrana. I teraz to wszystko oczyszczę, bo tam mogą być jakieś paprochy. Jakieś drobinki czegoś. Ze środka koniecznie trzeba wyciągnąć tę membranę i ją dokładnie umyć. Tę gumkę tak samo trzeba oczyścić z osadu. Właśnie te paprochy z czasem zatkają tę małą dyszę. Wizualnie te nasze zawory doprowadzające oraz spustowe będą się różnić, ale zasada działania jest taka sama. I teraz tak. Ta gumka odpowiada za zamknięcie dopływu wody. Jeżeli będzie zbyt zużyta, za dużo będzie miała wgłębienie, to pomimo, że pływak się podniesie, spłuczka będzie pełna, to i tak może przepuszczać wodę. Natomiast zabrudzenia tej membrany, tego otworku, tego zaworu mogą spowodować częściowe lub całkowite zatkanie dyszy, a tym samym spłuczka przestanie się napełniać.
Otwór od strony wężyka też trzeba wypłukać z paprochów. Jeżeli już wszystko umyłem i nie widzę jakichś widocznych uszkodzeń mechanicznych, składam wszystko w odwrotnej kolejności. Ta regulacja służy do ustawienia poziomu wody w spłucce. Jeżeli na starych ustawieniach stary zawór, to nie zmieniamy tego, natomiast jeżeli mamy nowy zawór, to sobie regulujemy poziom wody, wkręcając lub wykręcając. Po oczyszczeniu montuję zawór do spłuczki i sprawdzam. W większości przypadków samo oczyszczenie powinno pomóc. Natomiast jeżeli dalej nie działa, wtedy wymieniam na nowy. Uwaga, przy kupnie muszę sprawdzić rozmiar gwintu, jaki mam na tym wężyku. Będzie to 3/8 lub 1/2 cala. Poza tym te zawory są uniwersalne, więc prawdopodobnie będą pasować do naszej spłuczki z różnicą producenta. No i oczywiście ceny. Cena zaczyna się od 15 zł w górę. Rozrzut jest bardzo duży. Zawór kupimy w każdym sklepie budowlanym. Jest tego spory wybór. Wraz z zaworem jest schemat montażu. Jest pokazana ta regulacja do poziomu wody. Jak widzimy, różnią się stary i nowy. Ale gwint jest ten sam. I to jest najważniejsze tutaj dla mnie. Przy montażu dokręcam jedną nakrętką. Dokręcam do oporu palcami. Następnie mogę kluczem nastawnym, ale bardzo delikatnie, z wyczuciem, bo to jest tworzywo, jeszcze troszeczkę dokręcić. Przy czym zwracam uwagę na to, żeby zawór był pionowo ustawiony w spłuczce i czy pływa gdzieś tam o coś, nie ociera o ściankę spłuczki. Wężyk też dokręcam kluczem z wyczuciem, nie za mocno. Teraz mogę zrobić próbę. Odkręcam zawór doprowadzający wodę. I teraz przy nowym zaworze będę musiał wyregulować poziom wody właśnie tą śrubką. Niektóre zawory tak mają, że przy domykaniu lubię sobie tam piskać, nie? Ale to szybko przechodzi, bo tylko w nowych. I teraz regulacja. Ten na środku zawór spustowy ma taką rurkę przelewową. I teraz poziom wody ustawię tak, żeby maksymalnie był, nie wiem, więc 2-3 cm poniżej tej górnej krawędzi. Żeby po prostu woda się nie przelewała. I teraz, jeżeli chcę podwyższyć stan wody, śrubkę sobie wkręcam, pływak się podnosi. Jak chcę obniżyć, wykręcam śrubkę, wtedy poziom będzie niższy. Po długim użytkowaniu ta regulacja może się przestawić. I czasami, jeżeli zauważymy, że woda ciągle leci nam ze spłuczki, i podniesiemy dekiel, zobaczymy, że woda przelewa się właśnie przez ten przelew, to możliwe, że wystarczy tylko wyregulować. Ten przelew w zaworze spustowym służy jako zabezpieczenie przed zalaniem mieszkania w razie awarii zaworu napełniającego. No dobrze, czyli podsumowując, zawór napełniający. Jeżeli zawór nie dopuszcza wody do spłuczki, sprawdzam, czy pływak się nie zawiesił. Następnie rozbieram i czyszczę cały zawór. Jeżeli to nie pomogło, wymieniam zawór na nowy. Jeżeli woda leci przez cały czas przez przelew, sprawdzam regulację pływaka. Jeżeli nie pomaga, rozbieram zawór i sprawdzam stan tej gumki, która zatyka te dysze. Czyszczę ją. Jeżeli nie pomaga, wymieniam cały zawór.
I to by było z grubsza na tyle, jeżeli chodzi o zawór napełniający. Teraz skupmy się na zaworze spustowym. Zawór spustowy odpowiada za dawkowanie wody do miski klozetowej. Wsuje się raczej rzadziej niż zawór napełniający. Jeżeli już nawala, to trzeba sprawdzić uszczelkę, którą za chwilę zobaczymy. Tutaj widzimy, ten zawór spustowy jest dwuprzyciskowy, czyli ma 3,6 litra. Ma dwie regulacje. W środku, na tej rurze przelewowej albo na tej kotwicy, jest ustawienie wysokości całego zaworu do naszej spłuczki. Przeważnie jest to już ustawione. I druga regulacja to jest, możemy sobie dokładniej ustawić ilość spuszczanej wody. Szczegóły są zawsze w instrukcji, ale to jest przeważnie ustawione w standardzie, także powinno już pasować po kupnie. I teraz tak, objaw niesprawności zaworu spustowego. Widzimy, że w misce klozetowej cały czas sączy się woda. Ściągamy dekiel od spłuczki i patrzymy sobie, czy ta rura przelewowa, czy woda się przelewa przez ten przelew. Jeżeli się przelewa, no to wracamy sobie do wcześniej omawianego zaworu napełniającego. Jeżeli się nie przelewa, no to wiemy już, że coś jest nie tak z zaworem spustowym. I musimy się do niego dobrać. Też jest ważne, czy po prostu, czy woda leci już przez cały czas, czy po prostu, gdy poruszymy przyciskiem, na przykład powtórzymy spust, to na przykład przestanie lecieć. Bo możliwe, że wystarczy wtedy tylko wyczyścić uszczelkę. No dobrze, żeby ściągnąć zawór spustowy, muszę się dobrać do niego, więc odkręcam przewód zasilający wodę i od spodu mam dwie nakrętki, przeważnie jako motylki. Oczywiście wcześniej całkowicie muszę spuścić wodę, żebym sobie nie zalał łazienki. Te motylki przeważnie odkręca i zakręca się rękami, żeby za mocno nie przesadzać też, ponieważ na uszczelkę pod spłuczkę nie działa jakieś duże ciśnienie, więc bez przesady tak to wygląda po ściągnięciu spłuczki. Widzimy ślad po uszczelce, oczywiście osad po jakimś czasie też, rzecz normalna. Te osadzenia spłuczki też się różnią w zależności od producenta. Po ściągnięciu spłuczki będą nam wystawać dalej te szpilki, ich nie musimy ściągać. Odkręcę całkowicie. Tu jest akurat taki kształt uszczelki, możemy mieć inny, możemy mieć okrągły, są różne kształty uszczelki. I działa to w ten sam sposób. Jeżeli uszczelka nie jest sparciała, jeszcze zniszczona, też wystarczy ją dobrze umyć i można założyć ponownie. W przypadku uszkodzenia tej uszczelki będzie nam się sączyła gdzieś woda spod spłuczki. Nie musi mocno, ale może się sączyć, albo na przykład jak za słabo dokręcimy, też może gdzieś wyciekać. I tutaj widzimy teraz od spodu mocowanie zaworu spustowego. Tę nakrętkę odkręcamy specjalnym takim kluczem, który czasami jest w zestawie z zaworem spustowym. Jeżeli nie mamy, to wystarczy jakaś żabka. Pod nakrętką nie ma żadnej uszczelki. Jest z drugiej strony, od środka. Mamy zawór spustowy na wierzchu. Te zawory oczywiście też się różnią tymi bajerami, regulacjami. Ta budowa z wierzchu jest inna, ale zasada działania jest ta sama. I tutaj widzimy dwie uszczelki. Jedna jest między zaworem spustowym a spłuczką. I ta druga uszczelka, ten grzybek właśnie, który odpowiada za spust wody. Działa to na takiej zasadzie, że po prostu pod własnym ciężarem oraz pod ciężarem wody zaciska się ten grzybek w tym gnieździe i zamyka przepływ wody. Dopiero jak naciśniemy przycisk, zawór się podnosi i wtedy następuje spust wody. I tutaj już na pierwszy rzut oka widać, że uszczelka paskudnie wygląda, że coś na niej jest. Jakiś kamień, jakiś nalot. I to już może blokować
robić gdzieś tam małe prześwity i przez to też woda może wyciekać. W zależności od tego, jak się ułoży. Raz się może ułożyć lepiej, raz na tym właśnie zanieczyszczeniu i wtedy może gdzieś tam przeciekać. Więc co, no, spróbujemy to najpierw wszystko oczyścić. Zobaczymy, czy pomoże. Żeby dostać się do tej uszczelki, musimy rozkręcić. Tam są takie zaczepy, takie wąsy. Pewnie będą się różnić, ale działa to podobnie. Musimy po prostu odkręcić tak słoik. Nie? Przekręcić i to po prostu wyjdzie ze swoich gniazd. Od spodu jeszcze jest zablokowana ta cała kotwica. Też to podważę delikatnie, żeby to wyskoczyło. I teraz będę mógł wyciągnąć to już całe. Tutaj widać, że to gniazdo też ma jakiś nalot, jakiś brud, też to oczywiście wymyję. No i sama uszczelka, widać, jakiś jest kamień, nalot. To miejsce dokładnie oczyszczę. Zwracam też uwagę na tę drugą uszczelkę. Też ją oczyszczę. I sprawdzam, czy nie jest zbytnio jakaś stara, sparsiała. Czy nadaje jeszcze się do zamontowania. Przez nią też woda może wyciekać, jeżeli będzie zanieczyszczona, uszkodzona, albo na przykład jeżeli za słabo, to kręcimy tą dużą nakrętkę. No dobrze, zawór spustowy mam oczyszczony. Zamontuję, zrobię próbę. Jeżeli spłuczkę mam już ściągniętą, to mogę tam sobie z lekka oczyścić z jakiegoś tego osadu, a zwłaszcza to miejsce, gdzie uszczelka przylega koło tego otworu. Przed założeniem uszczelki spłuczki też oczyszczę, zwłaszcza miejsce przylegania tej uszczelki. Dokręcam nakrętkę do oporu, ale tak z wyczuciem. Teraz muszę sprawdzić, czy coś to pomogło. Założyłem sobie spłuczkę, ale nie dokręcam tych dolnych śrub od spodu, po prostu leci sobie na uszczelce. Najpierw sprawdzę. Podłączam wężyk, napełniam. I sprawdzam, czy nie cieknie. Nakrętki dokręcę, jak już będę pewien, że to pomogło i że nic nie cieknie, żeby po prostu dwa razy tego nie rozkręcać. Tam woda się nie wyleje, nie masz takiego ciśnienia. I teraz tak, jeżeli pomogło samo oczyszczenie, to super. Dokręcam dwa motylki do oporu ręką od spodu. Dekiel i wężyk i zapominam na dłuższy czas znowu o tym. Jeżeli natomiast, czy samo oczyszczenie nie pomogło, dalej woda cieknie, wtedy mogę spróbować ściągnąć jeszcze tę uszczelkę i spróbować dokupić nową, wymienić ją. Jeżeli mi się nie uda, jeżeli się poddaje, no to wtedy zostaje mi wymiana całego zaworu spustowego. Tutaj mam nowy zawór spustowy. Widać, że się różni od starego, aczkolwiek zasada jest ta sama. Ten jest po prostu z jednym przyciskiem, czyli z funkcją start-stop. Ma również regulację całkowitej wysokości tego zaworu w spłuczce oraz z boku tam widzimy ma jeszcze taką dokładniejszą regulację tego przycisku. To jest w standardzie wszystko ustawione, także z grubsza powinno pasować do naszych spłuczek. W tego typu zaworze spustowym z jednym przyciskiem możemy sami sobie regulować ilość spuszczanej wody, czyli po jednym wciśnięciu zlatuje nam cała woda ze spłuczki, natomiast jeżeli chcemy sobie zatrzymać, wystarczy wcisnąć drugi raz. Wtedy zawór się zamyka i nie zleci cała woda ze spłuczki. Po sprawdzeniu zaworu, czy nie przepuszcza wody, mogę sobie śmiało tutaj dokręcić te motylki już na maksa od spłuczki. Jeżeli wymieniłem zawór spustowy, to muszę sprawdzić jeszcze raz ustawienia poziomu wody, bo może mogła się zmienić wysokość tej rurki przelewowej. I możliwe, że będę musiał jeszcze raz przestawić zawór napełniający.
Tak, żeby był tam pewny taki odstęp lustra wody od górnej krawędzi tej rurki przelewowej. To widać, że jest spory zapas, także nie będzie nic tam się przelewało niepotrzebnie. Zawory z jednym przyciskiem są tańsze trochę. Zaczynają się gdzieś od 30 zł. W górę, w górę, w górę. Rożu też jest bardzo duży. Jeżeli wszystko działa, zakładam sobie dekielek, wkręcam przycisk i zrobię jeszcze jedną, właśnie ostateczną próbę. Dokręcam z lekkim oporem i teraz widzimy tutaj, ten przycisk ma za duży luz, prawda? Więc muszę zrobić małą jeszcze regulację. Muszę to odkręcić z powrotem. I na tym zaworze spustowym jest taka jeszcze dodatkowa regulacja z boku. Widzimy taka podziałka. Wypinam to i przepinam po prostu o jedno lub dwa oczka w górę lub w dół, w zależności od tego, jak tam potrzebujemy sobie. I metodą prób i błędów sobie dopasujemy, żeby ten przycisk po prostu szybko reagował. Żeby nie miał zbyt dużego luzu. No i dobrze, robię ponowną próbę. No jak widać, coś tam się zmieniło. Taki luz mi pasuje. Przycisk szybciej reaguje. Więc może być. Przestawiłem jakieś dwa oczka i to wystarczyło. I podsumowując, starałem się tutaj ogarnąć najczęstsze awarie spłuczki. W większości wystarczy tam zajrzeć i przeczyścić i to pomaga, no chyba, że naprawdę te części mają już spore przebiegi. No wtedy już musimy to wymienić na nowe. Czasami spłuczka właśnie podczas takiej awarii przepuszcza nam taką malutką stróżkę wody, nie? Wydaje nam się, że tam no w sumie niedużo. Ale jakbyśmy to tak skumulowali tę wodę przez kilka dni, to się okazuje, że to są bardzo, bardzo wielkie ilości wody. Jeżeli nie możemy tego naprawić od razu, to możemy chociaż póki co zakręcać zawór główny wody, a zwłaszcza na noc. Na pewno te straty tej wody będą dużo mniejsze. No i dobrze, to by było na tyle. Jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam na moją stronę. Życzę powodzenia w samodzielnych naprawach. Dzięki, no i cześć. Pozdrawiam.